części Zośki w Tesli. Ustawianie pierdów na siedzenia. Teraz z tyłu było, z przodu. I Zośka podczas jazdy zawsze prosi, żeby ustawić na pierdy. Można jeszcze sobie kierunkowskaz ustawić na pierdy. A co to jest za reindeer? Tak naprawdę koronki. Dobra, byłaś do tyłu. Okej, będę pierwszy raz prowadzić Teslę. Na bocznej drodze, bo się boję. Ona ma takiego kopa, że szok. Już, nie przesadzaj. Mama prowadzi Teslę, się cieszy troszkę. Pięknie, pięknie. Cichutko jedzie. W ogóle to... Patrz, Tesla ma takiego kopa, oh my god, ja pierniczę. Ale jak hamujesz, to czujesz ten regeneration. Tak. Ty naprawdę się cieszysz? No bardzo się cieszę, bo się bałam trochę. Ale świetnie. Dobra, wyjeżdżamy na ulicę. I już mama wyjeżdża na ulicę do startu. Migasz nie ma ustawionych tych pierdów. Dobra. Nie mam okularów. I do startu. Do startu gotowi. A mama chce, żeby sama Tesla jechała? Na razie nie. Na razie mi się ją fajnie prowadzi. No i sama hamuje, cholera. I właśnie tutaj mama z literką prowadzi. Co ja mam kombinować? Tutaj telewizor. Tutaj wszystko jak Tesla wygląda, szyby na górze. Co ten hałas robi ten Ford? Tutaj szyby. A tutaj mama. Teraz pokażę secret place w Tesle. Co pokażesz, bo cię nie słyszałam? Secret place w Tesle. No to pokaż. Co ty nam tu pokażesz? Ta-da! Nie ma nic pod maską, ale jest schowek. Tak? I teraz zobaczcie tu. Tam gdzie się ładuje. Tesla się ładuje. Marcin właśnie podładowuje. I teraz patrzcie tu. Przyjechaliśmy do mola i patrzcie tu, co tu się dzieje. Tesla się ładuje. Tesla się ładuje. Tesla się ładuje. I patrzcie tu. Tesla się ładuje i Tesla się ładuje. Zanieczyszcza planetę. Mhm. I też fajnie by było, jak ludzie by wszystkie rzeczy wkładali do kosza. A teraz mówisz o środowisku. I mniej plastiku, prawda? Mniej plastiku i żeby ludzie nie zabijali zwierzątka. O, masz dobre serduszko, moja mysza. No, ale pytanie było o Teslę, czyli Tesla jest fajna, bezelektryczna, tak? Tak. No właśnie, i nie ma spalin, tak? Ja chcę, żeby wszystkie auta były elektryczne. To by było super, prawda? Dla naszej planety, dokładnie. Piona, jesteś super dziewczyna. Jak fajnie
można operować. Jezu, dlaczego mi tak ekran się dziwnie ten rusza? Operować nawiewem w Tesli. Wszystko jest oczywiście na ekranie. A dlaczego tam jest dog niesamowite. Napisane? Bo tu dla pieska możesz ustawić climate control, że jak wychodzisz z auta po kawkę, to Tesla się wyłącza, ale climate chodzi dalej. I piesek sobie siedzi normalnie w chłodnym autku. Wiesz? Subscribe too.